Ja bym chciała tak krótko powiedzieć, nie wiem, to chyba słowo wiedzy, tak jest, czy coś, odnośnie tego słowa, które mówiła Agata tydzień temu, że każdy z nas, może jak nie oglądałeś, to przypomnę, Agata tydzień temu miała takie słowo, że każdy z nas jest wielki według swojego rodzaju własnego. Każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wielki według swojego rodzaju. I ja takie słowo wiedzy jakby mam do ludzi, że wiecie, bo w ogóle ja wierzę, że tego nam diabeł nie wykradnie, że jesteśmy wielcy. On wie, że wam nie może wykraść tego, bo każdy z was już to w ogóle wie, nawet jeżeli jest na pułapie jakieś, nie wiem, jakieś niedowierzanie, na pułapie jakieś tam rzeczy, nie wiem, jakieś tam niedowartościowanie czy inne bzdety, nie? Które wiecie w ogóle w obecności Bożej, kurde, znikają po prostu z czasem, tak? Ja bym wie, że wam nie wykradnie tego, że jesteście wielcy, ale wiecie, co może przechodzić? Może przechodzić z pogardą i poniżeniem jakby innych ludzi, którzy tobie się wydają, że nie są wielcy. I to jest jakby takie słowo ostrzeżenia do nas, wierzę, że nie daj się oszukać, jakby, że skup się na tym, jakby, że jesteś wielki, ale nie na takiej zasadzie, że o, jestem taki wielki, a ona, a on, wiecie, jakby, bo z tym diabeł jeszcze może przychodzić, na takiej zasadzie w ogóle, że wiecie, jak tego nie obronicie, bo każdy z nas jest wielki i też to jest w ogóle w nas, jakby taka nasza odpowiedzialność, żeby spojrzeć na siebie nawzajem, na przykład patrzeć na Andrzej. Andrzej to jest w ogóle gigant, wiecie. Wiecie, co chodzi? Mamy patrzeć na siebie nawzajem i widzieć w ogóle wielkość. Nie możemy w ogóle widzieć małości, a już na pewno nie możemy dopuszczać oskarżania w głowie, jakby, bo wiecie, jakby... Ja nie wiem, czy wy mieliście kiedykolwiek coś takiego, ale ja w ogóle w swoim życiu chyba taką największą walkę stoczyłam w ogóle i cały czas czasami gdzieś tam to próbuje do mnie wracać z potępieniem. I potępienie jakby działało w moim życiu w taki sposób, że jakby ja się potępiałam za wszystko, ale też ja oskarżałam i potępiałam innych za wszystko. Wiecie, jakby, że w ogóle, że jeżeli ktoś popełnił błąd, a ja miałam gorszy dzień, to w ogóle ja jechałam po tej osobie w ogóle do spodu tak długo, jak mogłam w ogóle. I wiecie, ja nie chciałam taka być nigdy, ale to w ogóle przez jakiś czas było takie jakby silniejsze ode mnie, dopóki ja w to, wiecie, nie uderzyłam po prostu prawdą. Więc jakby takie słowo, żeby się skupić na tej wielkości, ale też w ogóle inni też są wielcy, ty jesteś wielki, tak, ale inni też są wielcy i w ogóle nie daj, nie wiem, bo to może być twoja żona, to może być twój mąż, twoja dziewczyna, chłopak, narzeczona, nie wiem, przyjaciel, przyjaciółka, cokolwiek takiego i w ogóle diabeł będzie próbował wasze relacje próbować uderzyć, nie? Tym takim, takim jakimś głupim myśleniem, że on chyba nie jest taki, ona taka nie jest, taka wielka, nie? No. Słuchajcie.